Elo, przedostatni dzień lutego. Dzisiaj nic ciekawego się nie działo. Totalnie nic ciekawego się nie działo. Poza tym, że zrobiłem nowy rekord w staniu na rękach. I teraz wam się wyświetla ta próba. Będzie się trzymało. Kurde, tak było dobrze! Nie działo się nic ciekawego, ponieważ byłem w szkole dzisiaj cały dzień, naprawdę. Byłem w szkole od godziny 7:30 do godziny 16:00. A ponieważ nie mieszkam gdzieś w pobliżu mojej szkoły, to w domu znalazłem się dopiero o godzinie 17:00. Ale w sumie to jestem zadowolony, bo nawet dzisiaj tak bardzo nie przymuliłem. A teraz czas na dzień następny. Widzowie, jestem teraz wciórna emocjonowany, ponieważ jak pamiętacie, to było w ostatnim Wolgu. No to ja tam, to był już ostatni dzień tego Wolga, czyli to była niedziela. Ja tam mówiłem o tym konkursie, o tym poście i tak dalej. No i mówiłem, że w ogóle nie mam szansy przejść dalej i tak dalej. No faktycznie, tam ja miałem najmniej głosów z tamtej tury jakby. Co tam byli ci ludzie, no to ja miałem najmniej głosów, totalnie. Nie no, może nie najmniej, ale na pewno nie miałem najwięcej. Tam najwięcej to chyba było jedynek. No, jedynek było najwięcej. Ale, kurde, teraz jest jakby półfinał, co nie? Nie wierzę w to. Znowu jestem, czwórka. Jedyne co jest lipne, no to, że jest ta słaba jakość, co nie? No i w sumie tutaj tych przejść za bardzo nie widać. Ale to jest nieważne, bo faktycznie dostałem się, to jest, kurde, no nie wierzę w to, nie? Ale co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że ja mam numer 4. Czyli ludzie, którym się najbardziej podoba mój klip, wpisują w komentarzu 4. I patrzcie, kto wpisał 4. I to nie jest tak, że Oskroba głosował na wszystkich, powiedzmy. Tylko pojedynczo na mnie zagłosował, pojedynczo. To jest indywidualna, jakby wiecie. Indywidualny komentarz. Tylko jeden komentarz postawił akurat na mnie. I ja już jestem wygrany, ja... Kurde. To znaczy, że coś tam jednak... siedzi w tej głowie, no nie w głowie, ale... po prostu, no coś jest na rzeczy, dobra. Kurde, tak jestem emocjonowany. Powiem wam, że tutaj to już nie ma luja, żebym przeszedł dalej. No tutaj ani jednej czwórki jak na razie nie widzę, poza tą Oskrobi, kurde, nie wierzę w to. Nie, naprawdę mi wystarczy, to jest czwórka Oskroby. Nie musi być nic lepszego. Dziękuję, dobranoc. Nie no, tak naprawdę to nie dobranoc, bo jest dopiero godzina 18:07. Przed chwilą robiłem montaż, mówię, odpalę sobie telefon, coś tam na Instagram. Znaczy nie, nawet nie chciałem odpalić telefon, tylko chciałem zobaczyć godzinę. I... chciałem zobaczyć godzinę i właśnie ten powiadomienie, że oznaczujcie w poście. No ja się taki, kurde, co jest? Ja pierdol. A teraz stanie na rękach. No dobra, ciul. Nie ma siły, ale kurde. Let's go. Pum, pum, pum. Lecimy dalej, jest taki power. Teraz ja pierdol. Kurde. Let's go. Godzina 23:23. Wszyscy w domu śpią. A jak wiadomo, jest dzisiaj ostatni dzień lutego, czyli ostatni dzień challenge'u, aby ustać 15 sekund na moich łapskach. Mucha. Tak więc jazda. Co pamiętam, to 10 sekund udało mi się ustać. Także pierwszy challenge, który sobie zakładałem, udało się zrobić.
a tego drugiego niestety nie. Ale go sobie zostawiamy na marzec. Jest jeszcze kupa czasu na progres. A teraz do jutra. Elo, 7 marca. To koniec. Koniec mojego challenge'u, jakim było codzienne nagrywanie filmu. Przerwałem to teraz właśnie. Wiem tyle, że ostatni materiał, jaki nagrywałem, to był luty jeszcze. Teraz już jest 7 marca, czyli jakiś tydzień nic nie nagrywałem. No i stwierdziłem, że to koniec w sumie z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że umarł mi koti. Po prostu nie miałem chęci nagrywać. To już było jakiś tydzień temu. No. Kurczę, no szkoda kota. 2 lata prawie był z nami. No i dzięki ci, Kitek, za te niecałe 2 lata. Drugim powodem jest to, że i tak miałem przestać już codziennie nagrywać. Po prostu dlatego, aby te materiały były ciekawsze, a nie, że jakieś byle gówno nagrywać i wrzucać to potem na YouTube'a. No i chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Ten vlog jest taki, kurka, nie wiadomo jaki, bo na początku giga podjarka związana z tym konkursem, co nie? A teraz tak trochę odwrotnie. Tak się wyrównało to w sumie ta podjarka, bo byłem zrozpaczony i trochę podjarany i sam nie wiedziałem, jak się czuję. Ale może wiecie, może nie wiecie. Jeżeli chodzi właśnie o ten konkurs, to tam wyróżnianie udało mi się dostać. Także dziękuję. I w związku z tym teraz będzie unboxing. Fajnie zapakowane. Jepa, dude. Taki papierek dostałem. I patrzcie na tą koszuleczkę, taka zrąbista. Patrzcie na ten napis. Chwila, mam pomysł. Zarąbista jest ta koszulka, wam powiem. To logo mi się tak podoba. Spójrzcie. No nie, trochę słabo widać je, bo jest słabe światło. Zaraz trochę podkręcimy ISO. O, teraz widać lepiej. Zarąbiście wygląda ta koszulka. Chyba moja najlepsza koszulka w tym momencie to jest. Fajnie wygląda. Trochę może jest mała. Zajebista koszuleczka. Powiem wam, że naprawdę. Giga kozacka. Teraz zrobię przejście po prostu. Dobra. Kończę tego gównianego vloga. Dzisiaj jest już, nie wiem czy to widać, czy nie widać, ale dzisiaj już jest 11 marca. Niedługo będzie wiosna, a na wiosnę będzie rozpier... Nie no, żartowałem. Zawsze jak mówię, że będzie coś się działo, to zawsze nic się nie dzieje. Dlatego na wiosnę nic nie będzie ciekawego, totalnie nic się nie będzie działo. Kończę dzisiaj tego vloga, mimo że mógłbym go skończyć jutro. Ale kończę go dzisiaj o godzinie 23.36. Dlatego, ponieważ chcę jutro mieć już czystą głowę. Chcę jutro nagrać dobry materiał. Taki, z którego będę dumny, z którego będę zadowolony. I po którego obejrzeniu wy będziecie zadowoleni. Jeżeli chodzi o ten materiał, to przepraszam za to, że straciłem wam pewnie jakoś około 10 minut waszego życia. Przepraszam za to. Myślę, że to był najnudniejszy i ogólnie najgorszy film na tym kanale. Nie jestem z tego ani trochę zadowolony. Dzisiaj była premiera vloga 9. Jutro bym chciał, żeby właśnie była premiera tego, co teraz oglądacie. I dobrze będzie, jeśli będzie. Już jestem zadowolony o tyle, że nadrobiłem te zaległości z tymi vlogami i będę mógł się wziąć za
za to, co mnie tak naprawdę jara, czyli zarobienie dobrych materiałów. A teraz już nie będę gadać. Nie, dobra. Kończę to pierdzielenie, bo sam już nie wiem, co gadam. Przepraszam. Dziękuję. Pozdrawiam. Elu. Tak ładnie leciałem, tak ładnie.